za mocno tą cytrynę ścierasz i już jest awantura, a potem wtedy trzeba coś przekąsić, ale zjeść. Trochę za mocno. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, uwaga. Gotowi? Mhm. 3, 4. Co? Żartowałem, sprawdzałem. Jeszcze nie pada, co? Może przegoni ten wiatr, te chmury. Może przegoni. No i tak sobie siedzimy, kochani, i próbujemy zaklinać pogodę. Jak wy sobie radzicie z pogodą? Mamy szczęście do pogody. Zazwyczaj jest słoneczko nad nami. Poczekaj, a jak pada deszcz, to jesteśmy w środku. Widzisz? A widzisz? To... No przyjdź, zaraz będzie. Będzie. U nas jest cały czas tak. My po prostu gdzie nie przejedziemy, to ciągniemy za sobą słońce. Jeżeli stoicie, to usiądźcie, bo to jest program, który może odmienić wasze życie. To jest program o niespełnionych i spełnionych marzeniach. Niespełnionych moich, ale spełnionych Kasi i Łukasza. O czym? O tym, jak być w życiu szczęśliwym i robić to, co się kocha. Nawet jeżeli człowiek nie ma o tym pojęcia początkowo. Nie mieliście o tym pojęcia? Nie. Jeszcze nie. Rok temu? Nie. Byliśmy oderwani od biurka, rzuciliśmy wszystko, sprzedaliśmy nasze meble, sprzedaliśmy wszystko to, co było. Takimi jakimiś uzbieranymi rzeczami, bo wcześniej mieszkaliśmy w Anglii przez 5 lat, no i pomyśleliśmy, po 5 latach trzeba coś zmienić. Zaczęliśmy podróżować, dużo co miesiąc wyjeżdżaliśmy. Poczekaj, bo ty chyba długo nie miałeś kontaktu z człowiekiem, jak zacząłeś mówić. Czekaj, to jest tak dużo energii. Ja jestem taki, że jak ja się nakręcę, to po prostu cały czas, nie? To się zaczęło naprawdę prozaicznie i o tym będziemy opowiadać. Tak. Za chwilę przy okazji coś wam ugotuję, ponieważ rzeczywistość w tak pięknie zbudowanym vanie jest brutalna, czasami. Czasami jest, ale improwizujemy i radzimy sobie. Co, i jest tak, że paróweczka na śniadanie trzeci raz z rzędu? Oczywiście, że tak. Studenckie życie trochę. Tak. Dzisiaj będzie dobrze, bo zrobimy paellę, pokażę wam, jak zrobić dobre, pyszne danie. Byliście w Hiszpanii, jedliście pewnie nieraz. Nie będzie to taka paella. Zrobimy paellę, która będzie połączeniem, bo chyba to jest w Hiszpanii dosyć popularne, potwierdźcie albo nie. Mięsa i ryb, owoców morza i mięsa, prawda? Taka klasyka. Kurczak albo królik z owocami morza i na tym się skupimy, ale ja bym chciał, krojąc pomidorki obrane ze skóry w kostkę, marynując te skrzydełka w kurczaka, w czosnku, chili i tymianku, oliwie oczywiście, posłuchać tej waszej historii. Czy to jest tak, że znudziło wam się życie? Czy szukaliście innego życia? Czy byśmy nie chciałbym, żeby jakoś patetycznie... Byśmy w naszym takim życiu. Praca i dom. Nie podobała się praca wasza, tak? Wam? Nie, nie podobała nam się, ale ja na przykład się bardzo męczyłam na etacie. Ja jakby w trakcie tego naszego pobytu w Anglii pracy odkryłam to w sobie, że ja się nie nadaję do pracy na etat, zamknięta od godziny do godziny. Nie odbijasz karty w zakładzie. Tak, tak. Wy odbieracie na swoim kanale mnóstwo sygnałów, że spełniacie czyjeś marzenia, prawda? Mhm. Że tak, dużo często. Osób o tym myśli, tak, ale się boi. Tak, tak, dokładnie tak. Skąd pomysł, żeby sprzedać wszystko, spieniężyć wszystko, co się ma i przenieść się do vana, nie? Przecież to trzeba jak... Z YouTube'a. Po prostu zobaczyliśmy pewnego dnia, jednego jesiennego wieczoru, wszedłem na YouTube'a, no i YouTube mi zaproponował, żebym obejrzał film na temat van life. Nie wiedziałem, co to jest. Aha. I zobaczyłem tego gościa i on dokładnie to samo powiedział, co jak ja się odczułem w tamtym momencie. I on znalazł receptę, on sprzedał wszystko, kupił starego Volkswagena T4 i zaczął podróżować po świecie. Jak obserwowałem jego sylwetkę, jego zadowolone oczy i uśmiech taki szczery. I on mówi, że prawie nic nie ma, a jest szczęśliwy. Łukasz mi powiedział, kurczę, może spróbujemy? Ja mówię, tak. Tak, koniecznie. Mieliśmy budżet początkowy 5 tysięcy na zbudowanie. No i dosyć szybko się okazało, że nie doliczyliśmy. 5 tysięcy euro. 5 tysięcy złotych, bo myśleliśmy. My po prostu założyliśmy, że akumulator kosztuje 100 złotych. A to faktycznie nie mieliście pojęcia. Kompletnie. I przyjechaliśmy do Polski i tak, akumulator zamiast 100 złotych kosztował 1000 złotych. Coś tam kosztowało ileś tam i tak te pieniądze odchodziły z kurzu. No ale potem pomyśleliśmy, Boże, no to są nasze marzenia, jedźmy, najwyżej będziemy sprzedawać. Będziemy grać na ulicy albo nie wiem, znajdziemy jakąś pracę. I dorywczą, no ale na szczęście jakoś się nam udało, że wiążemy koniec z końcem i podróżujemy. To na ile wy jesteście w stanie coś zaplanować do przodu? Na jeden dzień. Jeden dzień. Czyli to jest bardziej na spontanie wszystko? Wszystko jest na spontanie. Życie w takim vanie, podróżowanie? Totalnie na spontanie. To życie na spontanie. Tak. Kiedyś bardzo zależało mi na tym, żeby być punktualnie. Jak się z kimś umawiam, to przyjeżdżam na daną godzinę. To jest stary, ja mam zupełnie niewykonalne inaczej. W podróżując takim vanem, bo on jest stary, powoli jeździ, pogoda plusy, się pogoda i tak dalej. To było ciężkie na początku, bo jakby mieliśmy ten plan, że dojedziemy do Bośni w pierwszym etapie. Aha. I no, nie szło nam to dokładnie tak, jak chcieliśmy. Mieliśmy tą drogę wyznaczoną, a okazało się, że na przykład w Chorwacji nas bura zaskoczyła. Aha, i nie mogliśmy tam jechać tak długo, jak chcieliśmy na przykład. I na początku ja byłam zrozpaczona, bo straciłam wszelkie poczucie kontroli nad moim życiem. Ale potem jakoś to, jakby przyzwyczailiśmy się do tego i zaczęliśmy po prostu żyć tu i teraz, czyli ten mindfulness w praktyce po prostu. To na czym polega ta kontrola życia teraz? Na przykład jest ładnie, to zostajemy dłużej w danym miejscu. Okay. Jak nam się nie podoba, piszcze albo coś jest nie tak, to po prostu jedziemy dalej. Słuchajcie,
patrząc po waszych minach, to wiem, że jest dobrze. Niedobrze jest tylko dlatego, że ten wanik tutaj jednak się zbliża, a my nie lubimy. Jak mówiliście, jak coś piszczy i wam się nie podoba, to jedziemy dalej. Jedziemy dalej. To teraz chodźcie do mnie do kuchni, co? Bo tam troszkę chyba jest spokojniej. Jak najbardziej. Jedziemy. Wróciliśmy, ale nie wiem, czy to jest takie komfortowe dla was. Znaczy dla mnie jest, bo to jest moje naturalne środowisko. A wy jak się czujecie w kuchni? Ja doskonale, bo grzeje mnie tutaj ta pokrania. Jest cieplej niż przy wanie. Tak. Powiedzcie, niedawno była rocznica waszej podróży, czyli niedawno to był okrągły rok od tego, kiedy zaczęliście podróżować. Mam dla was prezent. Tak, dziękuję. Zrobię wam wypas full jedzonko, to nie będą paróweczki. Będzie pyszna paella. Zacznę smażyć kurczaka, a przy okazji chciałbym się od was dowiedzieć, najprzyjemniejsza podróż z dotychczasowych. I od razu wywołuję drugie pytanie. Co jednak rozczarowało was może trochę dalej? Norwegia była najpiękniejszym krajem. Myślałem. Najwięcej niesamowitych widoków, wodospadów, gór, rzek, jezior, łąk, błękitna woda. No przepięknie, ale właśnie na wycieczkę, bo mieszkać jednak nie. Dlaczego nie mieszkać? Noce polarne, ja kocham słońce, ja muszę być w słońcu, więc i zimno, tam jest po prostu zimno, tak troszeczkę depresyjnie, czasami ta pogoda je zaje, jak na przykład kocham słońce, dlatego ja bym odpowiedział Portugalia, Algarve, rejon Algarve to jest najpiękniejsze miejsce, gdzie można po prostu spędzić zimę i my tam spędziliśmy 3 słoneczne miesiące zimy. To gdzie było najgorzej w takim razie? Największe rozczarowanie dla mnie osobiście to była Słowenia, bo trafiliśmy na złą pogodę, bo taki sezon burzowy i cały czas padał deszcz. I taka energia między nami, dużo napięć też się pojawiło, więc pomyśleliśmy, że jednak ta Słowenia nie. Też trafiliśmy na zamknięte atrakcje, nie mogliśmy popłynąć na środek jeziora Bled. Tam był taki przepiękny wąwóz Windgar, który był zamknięty i nastawiliście nie było... się na mnóstwo fajnych rzeczy. Oczekiwania były takie ogromne, a niestety to może właśnie tylko dlatego, że w tym złym czasie pojechaliście, że może warto pojechać. Tak. No dobra, to teraz tak. Chorizo, jeżeli pozwolisz, to część zabiorę. Śmiało. Nie całe, ale na razie część i do środeczka. Chorizo daje dobry aromat i dobry kolor. Dodam trochę pieprzu i soli. A jak wy się odnajdujecie w tym małym, ciasnym busie? Jak jest zła pogoda, wy się pokłócicie i gdzie wychodzicie? Mamy taki system. Mamy system opanowany. To się nazywa artystyczna randka. No? Każdy idzie w swoją stronę i robi to, na co ma ochotę. To jest piękny dowód na to, że można przedstawiać ten świat takim, jakim jest i wam się to jeszcze nie znudziło i dalej podróżujecie. Tak. Co ważne, dalej jesteście małżeństwem. Tak. Dokładnie. Tak. Mamy też taki system, bo dużo od nas się widzów pyta, czy się kłócimy. No oczywiście, że się kłócimy, ale mamy system, jak się nie kłócić, albo jak najmniej się kłócić. Po prostu trzeba chodzić po jedzonym. Tak. Bo jeżeli człowiek jest głodny, to jest, złe. To jest bardzo łatwo nawiązać. No, wystarczy po prostu, wiesz, za dużo, za mocno tą cytrynę ścierasz i już jest awantura. A potem trzeba coś przekąsić. Ale zjeść. Trochę za mocno. Teraz rzecz najważniejsza. Szafran. Może być marokański. Wiem, że się wybieracie do Maroka i chcielibyście tam pojechać. Możecie zastąpić, jeżeli nie macie szafranu, bo to jedna z najdroższych przypraw rzeczywiście, ale najprzyjemniejsza. I podobno zapachu. Niezbędna w paeli, hiszpańskie paeli. W takiej oficjalnej tak mówią, tak wersji. Hiszpanie mówią. Tak Hiszpanie mówią i ja się tego trzymam, ale jeżeli nie macie, to oczywiście pomijając aspekt aromatu, który szafran niewątpliwie ma, może być to kurkuma. A dużo tej kurkumy? Wiesz co, myślę, że na taką paję, jak my tutaj mamy dwie płaskie łyżeczki małe, nie? Zalewam to wszystko winem i w tym winie ten szafran chciałbym delikatnie namoczyć, sparzyć, czyli zagotować to. Cały czas mieszając i dopiero tutaj dodać odrobinę bulionu i ryż. Tak naprawdę chodzi tylko o to, że ten ryż ładnie chłonie wilgoć. No i sekret cały polega na tym, żeby tej paeli dać spokój święty. Tak. Mieszać ją do pewnego momentu, a później już zostawić i ona... Otóż, najprzyjemniejszy posiłek, jaki przeżyliście podczas... Nie było takie, przez rok jeździliście tak obłodzie? Mamy taką jedną było potrawę tak dużo, ponieważ ja kocham roztopiony ser, jest raclette. Aha. Jest to taka potrawa ze Szwajcarii. Tak na takich małych patelenkach układa się ser, można dorzucić cebulkę, jakąś szyneczkę, jakieś tam dodateczki i to się daje na ogień albo na podgrzewacz, no i to się roztapia i można na tosta, jest po prostu tak. I wiem, że ci to sprawiało przyjemność, bo jak człowiek zaczyna zdrabniać w kuchni, cebuleczkę, szyneczkę i tam generalnie bo to jest też malutkie, to jest malutkie właśnie. Jasno, ja to rozumiem. Ale zjeść można dużo. Twoja a moja to jest kataplana, ja się zakochałem w kataplanie, to jest portugalska narodowa potrawa jednogarnkowa, czyli idealna do kampera.
po prostu wszystko się wrzuca do środka. To są owoce morza, muszelki, małże, warzywa. Może być też kurczak. Może być też, niektórzy dodają kurczaka, więc to jest takie podobne połączenie jak tutaj, nie? Gościła nas taka para w kamperze, na kempingu. I oni to przygotowali, zakochaliśmy się, kupiliśmy kataplanę, ten garnek i prawie codziennie. Prawie codziennie jedliśmy. W Portugalii. Zobaczycie, że od tego momentu wasz świat się zmieni. Kupicie sobie taką patelnię, tak, i będziecie robili jednogarnkowe wariacje na temat paeli. Wpadamy w ostatni etap. Kasia, musisz pilnować Łukasza, żeby to było doprawione, czyli solą, pieprzem, oliwą, Łukasz, i ewentualnie skórką, troszkę z limonki, nie za mocno, żeby nie upalić. Aha. Ja dodaję pomidory, dodaję resztę czosnku świeżego i niech to zaczyna się pięknie dusić. Teraz się zaczyna i teraz się kończy robić paję. Czyli tak, dbamy o to, żeby była dobra baza. Dbamy o to, żeby były, aha, dobry sosik. Dbamy o to, żeby ten kurczaczek już troszkę przeszedł aromatem. Nie ma soli, okay, a powinna być. Łukasz, dajesz sól. Tak jest. Jeszcze. Pamiętaj, że będzie dużo ryżu. Musimy, aha, troszkę to wysycić. To musi być doprawione tak, żeby doprawiać również ryż. Musimy mieć tego świadomość. Więc na razie trochę przesadzamy z tymi przyprawami, ale w słusznej sprawie. Dobra. Bulion. Mówiłem, tak, ale to jest wersja na bogato. No. Jakbym gotował u was w wanie, to bym dał wodę. Dlaczego? Okay. Bo tu jest dużo aromatu z kurczaka, no ale jesteście u mnie. Drobiowy bulionik, żeby ten ryż też dobrze pachniał i smakował, więc zalewam to bulionem. I tak naprawdę, jak tylko się to zagotuje, mogę wsypać ryż. Do pewnego czasu, żeby się nie przypaliło, mieszamy. Jak zobaczymy, że ryż już część płynu wchłonął i zostało tego płynu niewiele, zostawiamy i nie przykrywamy. Niech się dzieje, wola nieba. Jak ryż wchłonął płyn, widzimy, że zostało go tutaj na brzegach niewiele, to teraz układam warzywa. Wszystkie, które dodać. Dzisiaj fasolka szparagowa, bo jest młoda, bo mam. Postaram się to przykryć. Powinniśmy to trzymać około 20 minut. Przykrywamy mały ogień i generalnie to się tylko powinno uparować. Dobra, ja to przykryję. Przed wami test. Każdy po kolei zakłada opaskę na oczy, a reszta daje mu do spróbowania trzy składniki z kuchni hiszpańskiej i portugalskiej. Zawsze chciałem spróbować takiego testu. Ja tak samo. No i zawsze jak oglądałem w telewizji, że ludzie to robią, to mówię, o, ja bym to zgadł, ja bym to zgadł. Spróbujecie najpierw po listku i musicie powiedzieć, co to jest. Nie widzicie nic? Nie. Ręce do przodu wystawcie. Mhm, ale ja już wiem. Cyk. I do buzi szybciutko, jak to pierwszy, ten lepszy. No, nie wiem. No. Mięta. Dobrze, 1-0. Uczcie się, gramy. Nie widzę, zamknięte oczy. Dobra, zamykamy i jemy, szybko. Batelia. Dobra, 1-1. Aha! Podniosłeś rękę? Teraz dam wam do spróbowania coś, co możecie poznać po kształcie. Rzucę wam na dłoń i od tego momentu, kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, uwaga. Gotowi? Mhm. 3-4. Żartowałem, sprawdzałem się. Taki żarcik. Uwaga, poszło. Chorizo. Dobrze, 2-1. Kiełbasa. Faceci... Kiełbasa. Dobra, uwaga. To rzucę wam. Tylko nie olej. Żeby było sprawiedliwe. Nie, żaden olej. I sprawdzamy szybciutko. No. I omówimy, co to jest. Oliwka. Dobra? Proszę? Oliwka. O, zgadłaś. Mieliście tyle samo czasu. Zielona. Same dobre rzeczy nam dajesz. Jeszcze poproszę. O, super. To jest ten pyszny, suchy ryż. Przecież jeszcze nie ugotowany. 3-4, start. Kalmar. Nie. To jest jakiś tuńczyk? Jesteś zablokowany. Jakaś ryba, tuńczyk? Nie. Jesteś zablokowana? Teraz ty możesz, zablokowany jesteś? Anchoa. Dobrze. 3-2. Bałem się, że to będzie jakieś takie, wiecie... Jakie? Podchwytliwe. Czosnek. Czosnek, ostra papryka. Łukaszu, co ty robisz? Ani? Już wygrałem? Kasia, możesz wyrównać, albo możesz przegrać wszystko i przez cały tydzień robisz obiady. Zgadzacie się? Okay. Tak. Nie masz wyjścia. Nie masz wyjścia. Podpowiem wam, że to jest klasyka kuchni hiszpańskiej. Produkt, który możecie spotkać w Hiszpanii bez żadnego problemu. Start. Możecie strzelać. Co to jest? Jest jakiś ser. Dobrze. Ale jaki? Masz czegoś na myśli, czy nie masz czegoś? Kasia. Nie wiem, ja nie mam. Manczego masz na myśli, czy nie masz? Manczego? Manczego! Manczego? Ale to nic, dogrywka. Próbujecie i oceniacie, kto wygra, albo remis, albo przegrana. Mhm. Za moment wam to położę na ręce i będziecie mogli spróbować. Za moment dowiecie się, co to jest. Także Łukaszu, przygotuj się, zaraz ci kładę na ręce. A to, co ja wzięłam, to co? Proszę? Ja coś już wzięłam. I co to jest? Mięta. Nie? Kasia, tak cię broniłem, no. I co? Dobra. Masz obiadki przez cały tydzień. Yes!
Słuchajcie, to jest moment, kiedy możemy dodać owoce morza. Aha. O, tutaj ryż zaczyna się mocno przypiekać. Widzisz? Tam już nie ma w ogóle płynu. Fasolka też zmieniła kolor, więc jest na pewno uparowana. Kasiu, rozsypujesz. I możesz tym sosikiem polewać też delikatnie. Tak, tak równo, ładnie, estetycznie. Zrób tak, jakbyś chciała sama zobaczyć tę paję u Hiszpanów. Chodzi o to, żeby te owoce morza tylko się podgrzały tą parą. One się nadają na koktajl, ale nadają się też do takiego podgrzania króciutko. I rzecz dla mnie fundamentalna, jeśli chodzi o dobrą paję, cząstki limonki albo cytryny. Brakuje mi tam czerwonego koloru. Ukrył się pod tą zielenią. I znowu papryczka bez grzania, bez smażenia. Surowiutka, cyk, cyk, cyk. Co wy na to? Super. Cudownie. Fantastycznie. No, to jest moje dzięki, że słowo. Byliście, dzięki, dziękujemy że bardzo. Opowiedzieliście, ale jeszcze macie obowiązki. Tak, tak, oczywiście. Zachęcamy was wszystkich, którzy nas jeszcze nie śledzicie na YouTubie albo na jakichkolwiek social mediach. Znajdźcie kanał Podróżowanie, Podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i podróżujemy w vanie. No i tyle. Śledźcie nasze kulinarne i nie tylko przygody podróżnicze. Bo jeszcze przed nami bardzo dużo pięknych widoczków, pięknych miejsc. I przygód. A jeżeli chcecie odmienić swoje życie, to obejrzyjcie sobie jeszcze raz to wszystko i popatrzcie na ich uśmiechy. Oni ciągle się uśmiechają, ciągle pozytywnie, ciągle tacy energicznie nastawieni do tego świata. To bardzo miłe, bo wyczuwam, że to jest prawdziwe. A jeżeli zrobicie sobie paję, pamiętajcie, wrzućcie ją na naszego Instagrama, hashtag Kuchnia Lidla. Podzielcie się waszymi opiniami na temat tego, jak wam się podobało.